Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wielki to dla mnie zaszczyt wystąpić w tym odcinku i przeanalizować w sposób nieco powierzchowny, ale też nie wszystkie partie. Cały mecz czteropartiowy Jana Krzysztofa Dudy z mistrzem świata Magnusem Carlsenem. Panowie grali online systemem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, to znaczy tempem takim. I był to półfinał turnieju AM Chess Rapid. Wielkie emocje. Kto widział na żywo, ten wie, co się działo. Kto nie widział, zapraszam do analizy. Jedna z tych partii uważam, że była przekapitalna, jakże myślę, że najlepsza partia dotychczasowa online, którą widziałem w pojedynku właśnie Janka. Wiele emocji, wiele zwrotów akcji i uwaga, dla mnie osobiście perełeczka z obrony królewsko-indyjskiej. No, coś cudownego, ale zanim do tej partii dojdziemy, to przedstawiam partię numer 1. Magnus grał białymi, rozpoczął ruchem C4, Janek E6, tutaj jeszcze tylko troszeczkę poprawię głos, ok, i jedziemy. Skoczek C3, skoczek F6, E4, no jeden z wariantów, tak też grywają, D5. Tutaj gra się dokładnie tak pionkami, czyli atak na atak. Nie będę się tu mocno zagłębiał, tylko przejdźmy dalej do tutaj ruchów BC do centrum, hetman zbija skoczek C5 i bardzo ciekawy ruch, goniec D3. Tutaj przeważnie gra się ruch D4, goniec D3 wybrał Magnus, goniec D6, wieża B1. Bardzo sprytne posunięcie, które naciska na pionka B7. Do tego dochodzi za chwilę goniec i tutaj mogą być niebezpieczeństwa, ale wszystko jest pod kontrolą. Janek skoczek C3, C6, goniec E4 i roszada. Zauważmy, że tutaj czarne spokojnie oddają jakby co skoczka, pionki się dublują, ale para gońców zostaje. Dobra pozycja czarnymi byłaby, gdyby goniec zbił skoczka. D4 ze strony mistrza świata, H6. Ten ruch jest bardzo ważny, bo tutaj grozi goniec G5 ze złapaniem hetmana, więc H6 obowiązkowo, jedyny ruch w zasadzie dobry, no trzeba się pilnować na każdym kroku. I G4. No się Magnus teraz tutaj, no powiedzmy tak, odpalił, aczkolwiek jest to posunięcie bardzo sprytne. Współczesne szachy, no są takie, że nie robi się roszady, się atakuje coś tam, coś w tym rodzaju. Nie zawsze, są wyjątki, jak zresztą w szachach, nie ma twardych do końca reguł, jednolitych. G4, plan G5, no może być bardzo niebezpieczny. Janek dosyć szybko tu odpowiedział dobrym ruchem. Goniec F4 przecina tutaj gońcowi drogę. H4 nastąpiło i Janek gra E5. Wszystkie ruchy tutaj i białych, i czarnych są niemalże pierwszą linią silnika. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest wysoki poziom gry na skróconym czasie. Zresztą widzicie, jaki czas jest po lewej stronie po każdym ruchu. Można sobie tutaj dostrzec. I posunięcie G5, hetman D6 ucieka, bicie na E5, goniec zbił. I tutaj widzimy, że swobodnie, jeżeli skoczek zbije gońca, to hetman zapewne zbije, jest na związaniu, więc wymiana hetmanów nastąpiła. Magnus lubi takie pozycje. Jest to pozycja równa. I on lubi takie pozycje, jakby to nie zabrzmiało, ale jeśli ktoś się orientuje, to dobrze wie, że Magnus Carlsen jest specjalistą od gry na równym drewnie, że tak się wyrażę. Roszada w końcu, chociaż w końcówce, ale król jednak tu się będzie czuł bezpieczniej niż na linii E. Wieża E8, goniec D5. Skoczek od razu tutaj atakuje. Zobaczcie, silny arcymistrz, tak jak tutaj Janek zagrywa skoczek E7, pokazuje, że oddaje pionka na B7 za to, żeby mieć takie swobodne poruszanie się figurami, żeby mieć taką możliwość. Magnus oczywiście bije na B7 i tutaj sprytny ruch wieża B8, czyli na swoich warunkach Janek chce wymieniać figury. Goniec wraca na E4, broniąc wieży. Wymiana, wymiana, goniec B7. I jak oglądałem transmisję na żywo, to miałem wrażenie, że tutaj czarne za chwilę przechwytują inicjatywę, bo mi się czarnych pozycja bardzo spodobała, dlatego że gońce świetnie strzelają tu po diagonali. Skoczek zaraz wyjdzie na G6, wieża w grze. Wprawdzie jest pionek mniej czarnymi, ale one są zdublowane, więc to nie musi mieć ogromnego znaczenia. Wieża D1, goniec B8, skoczek H2, uciekł skoczek. Widzimy też, że tutaj jest atakowany skoczek, ale Magnus właśnie wtrącił wieżą, żeby zaatakować gońca. Dzieje się tak, że skoczek wrócił na H2. Bicie na G5, goniec zbił i skoczek G6. Ten skoczek ma świetną placówkę albo na F4, albo na E5. Goniec zbił. No i tutaj się zdublowały pionki, została para gońców. Pozycja jest pod pełną kontrolą czarnych, nic się nie dzieje.
jeżeli wieża by tutaj wleciała na D7, to zawsze goniec ją poczęstuje i ta wieża musi po prostu wrócić. Skoczek F1, goniec F3 z atakiem, wieża D7, ok, goniec wrócił, wieża E7. No tu już widać troszeczkę, że Magnus może nie myśli o remisie, ale jeszcze szuka jakichś tam oczywiście praktycznych szans, bo jeżeli tutaj wieża by wybiła i goniec by wybił, no to jest atak na pionka. Nie można sobie na to pozwolić czarnymi, więc goniec na E5. Goniec na E5 atakuje tutaj pionka, goniec broni, więc wszystko się trzyma, ale też pionek na A7. Na co Magnus się skusił? Goniec na C3, skoczek. Tutaj Janek wie, że pozycja jest pod kontrolą. Nie można tutaj za bardzo też białymi poszaleć. Król H3, dobry zresztą ruch, aktywny. Wieża B8. I tutaj goniec D4 po wieży E7, król G3, goniec E2. Troszeczkę szybciej przestawiam oczywiście, bo to są jak najbardziej dobre ruchy. Widzimy tutaj skoczka, za chwilę możemy zbić i odbić pionka i pogodzić się z remisem tak naprawdę. Wieża A8, skoczek C2 i goniec. Tutaj się powymieniało, goniec E5. No właśnie, tu się pojawia poniekąd problem, bo jest atak na G7, atak na D4. Aktywność ze strony Magnusa jest duża. Próbuje, próbuje, ale goniec F7. Wszystko się ładnie obroniło. No i po wybiciu na D4 wieża zbiła i Magnus zagrał wieża A7. I tutaj panowie po kilku ruchach jeszcze, ruchach, które już są zbędne, że tak powiem, zgodzili się na remis. Przejdźmy teraz, to była pierwsza partia, remis z czarnymi dla Janka był bardzo dobry. Przejdźmy do partii numer 2. I to była partia według mnie niesamowita. Działo się bardzo dużo. Tutaj Janek rozpoczął D4 i Magnus ustawił obronę królewsko-indyjską czarnymi. Za co biję mu brawo, bo na tym poziomie jest to grać bardzo trudno. Ale mimo wszystko Magnus jest tak kreatywnym zawodnikiem, że potrafi się odnaleźć w każdej pozycji. H3. Sprytny ruch, nie pozwala wejść skoczkowi, można za chwilę ustawić gońca. Skoczek D7, goniec E3, E5, czyli atak do centrum, Janek skoczek F3 i Magnus postanowił wybić na D4. Co ciekawe, nie zrobił jeszcze roszady. Skoczek wybił, roszada teraz. I G4. Pięknie się odpalił, bardzo ładny ruch, tutaj wstawia gońca na G2 i pozycja białymi wydaje się taka, jakby to powiedzieć, nie używając słowa fajna, taka ciekawa, spokojna zarazem, to znaczy wygodna. O, tego słowa może mi zabrakło. Bardzo wygodna pozycja i chyba dosyć łatwe ruchy do gry. Między innymi goniec G2, roszada, hetman C2, wprowadzić wieżę tutaj na D i E i gramy sobie w szachy. Wieża E8, goniec G2, skoczek C5 i teraz Janek chyba się nieco pomylił. Moi drodzy, dlatego, że Janek zagrał hetman C2. Ale zaraz zobaczymy, co tu się dalej działo. Nie wiadomo do końca, czy to jest błąd. Ale działo się niesamowicie. Należałoby prawdopodobnie zagrać posunięcie F3. Ten ruch pokazuje, że tu się dobrze trzyma pionek. No D5 nie działa, oczywiście. Tutaj, jeżeli by nastąpiło teraz C6, to robimy roszadę. Jeżeli D5, bo widzimy, że wieża strzela w gońca, to jest piękne wtrącenie G5. Ten skoczek musi uciekać i jest bicie na D5. Pozycja białymi jest po prostu lepsza z pionkiem więcej. Fakt, że robią się tutaj jakieś tam dziury w obozie, ale to jest pionek więcej, to są konkretne szachy. Poszło inaczej. Po hetman C2. Chyba zaskoczenie w ogóle było dla wszystkich, ale tutaj Magnus świetnie to wyliczył. Było zbicie skoczkiem pionka na E4. Mimo że hetman obronił pionka, broni to ze skoczkiem i z gońcem, to skoczek zbił tego pionka mimo wszystko. Takie kwiatki się dzieją w obronie królewsko-indyjskiej czasami. Chodzi o to, że wieża jest ładnie ustawiona tutaj jeszcze na króla i w pewnym momencie goniec może zbić skoczka. Taktyka się kłania, ale Janek odbił oczywiście bicie, przyjął ofiarę, bo trzeba. Hetman E7 i posunięcie F3. Powiem wam szczerze, że tutaj Jan Krzysztof Duda wykonywał posunięcia najlepsze w danym momencie. To świadczy naprawdę o wielkiej klasie. Tutaj taki plan z jednej strony jest taki, że jak goniec by zbił na D4, goniec zbija, to jest ruch F5, ale starajmy się sobie to wyobrazić. Chodzi tylko o to, że jak pionek wybije, to jeszcze nie jest odbity goniec, czyli figura, i wchodzi wieża na G1 z atakiem na króla i tam się robią ogromne, ogromne problemy, więc pozycja biała byłaby wygrana. Dlatego Magnus gra C6. Jeżeli na przykład czarne by zagrało od razu F5, to po biciu,
Długa roszada mogłaby załatwiać sprawę i tutaj białe nie muszą się niczego w zasadzie obawiać wielkiego, bo jeżeli pionek by zbił tutaj na e4, to wieża wchodzi tu i jest związanie. Bardzo nieprzyjemne pozycje, to są też takie, można powiedzieć, nieco konkretne, trudne rzeczy, ale bardzo podobnie za chwilę się zadzieje. Ruch c6 z planem d5, to już jest lepsza opcja, żeby nie odkrywać króla, zdecydowanie, ale Janek zagrywa jedyny ruch teraz w pozycji, który jest najlepszy i trzyma dalej całą tą pozycję w centrum. Hetman b3. Niełatwe tutaj to zagranie. Przy okazji wspomagamy trochę gońca, ale główny atut jest taki, że hetman tutaj z pionkiem trzyma punkt d5, więc nie można zagrać po prostu d5. I Magnus decyduje się na f5. Janek wybił. I długa roszada, czyli schował fajnie króla. No figurę trzeba oddać, nie ma wyjścia. Pionek wziął i wieża z H na G1. No i teraz oczywiście najlepsze posunięcie Magnusa, czyli król H8. To jest zadziwiające, jak w takich trudnych pozycjach zawodnicy tej klasy, no bo najwyższej, są w stanie wykonywać najlepsze ruchy. To jest zadziwiająco nieprawdopodobne. Jestem pod wielkim wrażeniem. Janek teraz zagrywa posunięcie genialne, moi drodzy. Genialne. I tak trzeba grać w szachy, jak to powiedział Mateusz Bartel, arcymistrz. Tak trzeba grać, tak trzeba żyć, moi drodzy, wieża G7. Poświęcenie jakości, ale to jest takie też z jednej strony typowe zagranie. W wielu partiach klasycznych widziałem taki motyw, że właśnie wieża poświęca się tutaj za gońca czarnopolowego. W obronie królewsko-indyjskiej często tak właśnie bywa. Król wybił i to jest niestety tutaj błąd. Należało przede wszystkim zbić hetmanem, ale pewnie Magnus się obawiał tego, że skoczek zbije na C6 i goniec za chwilę zagrywa na D4. No bardzo dużo taktyki oczywiście do ogarnięcia. Zbił król. Na co nastąpiła wieża G1, król F7, no i tutaj jedyny najlepszy ruch, C5. Piękne posunięcie. Rzecz jasna, Magnus dobrze też policzył, że goniec E6 jest słaby, bo po wybiciu hetmanem jest hetman bije na B7 i tam pozycja się po prostu czarnymi bardzo sypie. Można by robić bardzo głębokie analizy, ale teraz nie chcę tego czynić, gdyż partia dalej jest mega ciekawa i będzie do samego końca. D5 nastąpiło i co gra Janek? Najlepszy ruch w pozycji. Każdy inny jest wyrównaniem albo złym posunięciem. A Janek cały czas trzyma przewagę po posunięciu skoczek na B5. Genialny ruch, moi drodzy. Tutaj chodzi o to, że jak weźmie czarny pionka, skoczka, przepraszam, hetman zbija, jak się zasłoni tutaj powiedzmy goniec, no to się partia kończy po hetman H5. Wchodzi za chwilę goniec, dajemy mata. Jeżeli hetman by zagrał na E6, no to również hetman daje szacha, król E7, robi się tutaj gorąco. No, goniec wchodzi do gry, wieża wchodzi do gry. Trzeba się czarnymi po prostu poddać. Więc, no, rewelacyjnie to wygląda. Nie można zbić skoczka. Super sprawa, piękny ruch. Wieża D8 i skoczek dał szacha. Na co Magnus oczywiście zwrócił jakość, bo skoczek bardzo niebezpiecznie na D6 sobie radził. Dobrze sobie radził. I teraz Janek znowu zagrywa najlepsze posunięcie. Jestem naprawdę pełen podziwu. Pionek zbija. Po prostu tak subtelnie pionek zbija na E4. No trzeba tak zrobić. Nie żeby odbić pionka, tylko otworzyć kolejną linię. Taki jest główny zamysł. Goniec D7. Wieża dała szacha. Król E6. I to jest ruch, który teoretycznie przegrywa. No król do centrum. Nie może to się dobrze skończyć czarnymi. Moi drodzy, nie może. Tylko, że Janek niestety odwdzięcza się słabym ruchem. Hetman C3. Wydaje się, że to jest ruch dobry, dlatego że grozi wieża C3, a przepraszam, wieża F6, przepraszam, ale grozi też hetman F6 z matem. No właśnie, a tutaj wieża zagrywa na F8. Należało w tej sytuacji zagrać goniec na H6. Koniecznie. Ten ruch przede wszystkim nie wpuszcza wieży na F8. Przykładowy wariant, jaki mógłby powstać w tej pozycji, to hetman C5, król wraca, hetman D4 i król A1. Bardzo ważna asekuracja króla i teraz można rządzić na szachownicy. Na przykład wieża G8, bicie, hetman F3. I tutaj dobieramy się do króla. A jeżeli wieża zagrałaby na G8, próbując wymienić tutaj no, tą wieżę F1 bardzo niebezpieczną, to bardzo szybko tutaj czarne przegrywają. Na przykład grając tak. Hetman E2, król D6 i hetman H2 po wieży. Przykładowy wariant oczywiście. No i tutaj Magnus odżył po hetman C3. Zagrał wieża F8. Bicie. Ale uwaga, ta pozycja cały czas według silnika jest nieco lepsza białymi.
mimo że jest pionek mniej. To jest proste w obsłudze, dlatego że król jest bardziej narażony na atak. Gońce różnopolowe. No i tutaj Janek zagrał wieża E1. Dobrze, bo cały czas jest goniec odsłony z szachem. Król F7. No i król B1. Ucieka król. To jest dobra decyzja Janka. Król wrócił na A1, wieża C8. Hetman D4, wieża C4. No i można powiedzieć, że ta wieża super aktywność złapała, taką obronną, atakującą jednocześnie. Janek zagrywa hetman D1. No trochę nietrafione posunięcie, ale uwaga, cały czas białe są ok. Tutaj nic się złego nie dzieje, przegrana białych nie jest, ale można byłoby się na przykład pokusić w tym momencie o bicie pionka po prostu. Potem wzięcie tego, na przykład D4 to goniec G5. Przykładowo, oczywiście, wieża wchodzi, tu się robi bardzo, bardzo niebezpiecznie. Czarnymi oczywiście. No cóż, Janek zagrał hetman na D1, wieża E4, hetman B3, ale już jest B6, bronione pionki, wieża F1, oczywiście uciekamy ze związania, król E6, partia, słuchajcie, naprawdę takie emocje tutaj się działy na żywo, że masakra. Na spokojnie sobie teraz oczywiście przestawiamy, analizujemy. Goniec D2, hetman H2, hetman C3, próbuje tutaj Janek coś podziałać z tej strony. Wieża C4, znowu szach, król D7. I teraz Jan Krzysztof Duda, moi drodzy, popełnia niestety błąd katastrofalny. No wieża zbiła gońca. Jest to goniec zatruty. Można przeoczyć, no ale widzimy też, sekundy się pojawiają, 25 sekund u Janka. Szach nastąpił, goniec E1 i wieża E4. I tu się robi koniec partii, moi drodzy. Jest to przegrana pozycja białymi. Niestety. No, cóż pozostaje Jankowi? Jankowi pozostaje zbicie tutaj tego pionka. I uśmiecham się, dlatego że Magnus Carlsen w tym momencie popełnił również katastrofalny błąd, gdzie w ogóle sytuacja się zmienia i to Janek będzie miał wygraną pozycję. Król E6. Wielki błąd. Zaraz do tego wrócę. Należało w tej sytuacji przede wszystkim zagrać król C6. I nie widać za bardzo, jak się bronić tutaj i nie widać, jak bronić hetmana i jest słaba linia pierwsza. Więc tutaj Janek musiałby wybić wieżę w tej sytuacji, zagrać wieżą, na przykład hetman E2, szach, król D5 i H4. Nie wiem, co to za pozycja. Silnik mówi, że jest około plus 2, przepraszam, minus 2, czyli wygrana czarnymi, znaczy teoretycznie wygrana. Nie wiem, jak to wygrywać. Może jest jakiś sposób, jakiś cukcwak, bardzo możliwe. Ale to myślę, że nie było jeszcze by takie proste, chociaż pewnie już łatwiejsze niż to, co w partii. Jednak król E6, no ruch, który niestety przegrywa. Magnus przeoczył, no cóż mogę powiedzieć, taktyka. I teraz dlaczego ten ruch jest błędny? Hetman B3, genialny ruch. Gramy na związanie cały czas. I tutaj w tej pozycji hetman zbił na E1. Jeżeli zbiłaby wieża na E1, to jest automatyczny koniec, dlatego że wieża D1 się zasłania, dając szacha hetmanowi, od hetmana. I powiedzmy po król F5 łapiemy tę wieżę, grając na przykład w ten sposób, król E6, grając w ten sposób, tak, tak, tak. Jeden z motywów i po prostu bierzemy wieżę. No więc w tej sytuacji hetman zbił na E1, wieża D1 z szachem i król E7. Nie można oczywiście zbić hetmana, bo przegrywamy białymi, więc hetman D5. I okazuje się, że po prostu król białych jest bezpieczny, a tutaj hetman jest w stanie tego króla mocno atakować. Mimo że jest równy materiał, pozycja jest wygrana. Tutaj przedstawię dosyć szybko ruchy, jakie były grane. Mniej więcej. Janek oczywiście próbuje, ale wziął pionka. To jest też dobra decyzja. Pionek, to jest pionek. Tutaj A5, A3 i tutaj sobie panowie jeszcze próbowali. Znaczy Janek próbował oczywiście cały czas atakować. Wszystko jest pod kontrolą. Nie ma tutaj złych ruchów z jednej i z drugiej strony. Janek próbuje. Oczywiście widzimy, Magnus Carlsen się stara dobrze bronić. H4, wieża, wieża, tutaj no próba oczywiście hetman C4, bronienie. Janek naprawdę dobrze gra tę pozycję. Nie jest tak łatwo to wygrać. Na sekundach grając oczywiście B5, hetman dał szacha, hetman C7, B4, A4 i Magnus właśnie zagrał hetmanem na F7, proponując wymianę. Co zrobił Janek? Teoretycznie dobre uproszczenie nie jest złe, jeżeli przeliczymy sobie wieżówkę. I tak się dzieje. Jest wieżówka, jest szach, jest bicie i uwaga, nie wolno zbić tutaj pionka, bo prawdopodobnie przegrywamy B3. Nie ma jak się bronić przed matem.
No więc trzeba uważać. Janek gra król A2, bardzo ważny ruch. Wieża A7, bronimy pionka. No i widzimy, że król jest daleko, więc to powinno być wygrane. Ale sprawdźmy, czy faktycznie to jest takie proste. Król B3, król się zbliża, król C4, król się zbliża, król B5, król E4, wieża D8, B3. I tutaj Janek popełnia błąd, który wypuszcza wygraną, moi drodzy, wieża C8. A wydaje się, że to jest posunięcie prawidłowe. No bardzo trudne są te wieżówki. Uwaga, ruch, który remisuje. Teraz Magnus powinien zagrać wieżą na F7. Magnus też się pomylił, bo zagrał królem na D4. Jeżeli wieża F7, to jest to remis. Dlaczego? Przykładowo, jeżeli wieża C3, no to tutaj wieża A7, jeżeli wieża zbija, dajemy szacha, król musi bronić wieży, dajemy szacha i to jest remis. Jeżeli po wieża F7 król by zbił pionka, to wieża F2 i tutaj tego pionka zdobywamy z remisem bez problemu. No tak nie było. Na szczęście dla Jana Krzysztofa Dudy. No w tej sytuacji tutaj komputer mówi wieża E8, bardzo trudne rzeczy, bardzo trudna wieżówka. Warto sobie na przykład wrzucić na warsztat i poanalizować, jeżeli ktoś chce. Wieża C8, król D4, król B6 i wieża C3. Tutaj ze zbiciem pionków trzeba spokojnie uważać. Pamiętajmy, że wieża może wejść tu i tego pionka skosić, ale zawsze zbicie tego pionka i obrona. Wieża H8, król zbił, wieża B8. Król do góry, szach. Król A5 jest bardzo blisko tutaj tego pola. Król D5, wieża C7. Janek tak wytempował niemalże Magnusa Carlsena. Bardzo ładnie zresztą to zrobił. Wieża B5, wieża H8. I bardzo dokładny ruch naszego zawodnika. Najlepszy w ogóle w pozycji król B4. Nie śpieszymy się, nawet nie trzeba zbijać. Król B4. I bronimy tutaj pionka. No, grozi mat. Znaczy, to nie jest mat, bo król ucieka, ale grozi zbicie potem tu. Wieża C5, król B1, wieża C3. Moi drodzy, brawa, brawa, brawa. Jan Krzysztof Duda wygrywa tę partię. Magnus Carlsen poddał. Przejdźmy do kolejnej, trzeciej rozgrywki. Zresztą tamta partia była niesamowita. Trzecia rozgrywka wyglądała następująco. Tutaj Magnus, no wiadomo, musi wygrywać. Normalna obrona Niemcowicza. Sobie tutaj panowie grają. Nic się wielkiego nie dzieje. Przestawiamy ruchy. Hetman C7. Debiut jak debiut. Fajna rzecz, że czarne tutaj mają teraz bardzo fajny ruch. E5. Zrozumiała sprawa. No widzimy, że para gońców jest po stronie białych, lecz no nie do końca ona jest tutaj w tym momencie zadowalająca. No bo goniec B2 jest nieco uwięziony. H3, żeby nie było jakiegoś takiego aktywnego ruchu. H6 ze strony Janka Roszada, goniec F5, aktywnie, wieża D8 tutaj i bardzo ładny ruch według mnie, E4. To posunięcie pokazuje, że Janek nie gra na remis, Janek gra na wygraną pozycję, a w ogóle, znaczy wiadomo, że gra każdą partię na wygraną. Zastanawiam się, czy nie można próbować właśnie jakoś tutaj ataku przeprowadzać, ale Janek tego nie robi i gra na drugim skrzydle, skoczek na A5. Normalne pozycje, tutaj A6, król ruszył, bicie i mistrz świata specjalnie oddaje tego pionka na C4, żeby spróbować znaleźć aktywność. Szybko tutaj ruchy się potoczyły, B5, jest pionek więcej czarnymi, ale nie jest to na tyle dużo w tej sytuacji, żeby pozycję wygrywać tak łatwo, że tak powiem. A4, czyli próba tutaj oczywiście zbicia. Ja tutaj przestawię troszkę szybciej tę partię, dlatego że ona nie miała tu jakichś super takich powiedzmy przebojowych posunięć, ale była bardzo ciekawa końcówka i jej zakończenie. Panowie sobie tutaj cały czas figurowo jakoś grają. Wieża DC1, wieża C8, wymiany. No i tutaj skoczek D3. Widzimy, że jeżeli tutaj nastąpi bicie, to zawsze jest wieżą na A1 nie można oczywiście. Po wybiciu na E4 w tej sytuacji to. Aha, przepraszam, już zaćmienie u mnie. Nie można bić, bo skoczek goniec wisi. To ja taktycznie jestem słaby. Goniec po prostu wisi. Goniec D4, sorry za tę pomyłkę. Wieża B8 i goniec na A7. Wieża dała szacha, tutaj król i F6. Bardzo ważny ruch, żeby król miał furtkę przede wszystkim. I przy okazji goniec D4 już nie będzie strzelał w G7. Wieża C8, oczywiście tutaj Janek godzi się z remisem, co jest dla niego bardzo dobrym wynikiem. Skoczek na E2, Magnus próbuje, miesza i oddaje pionka. Na co Janek, oczywiście, jak zwykle, tego pionka bierze. Zwykle bierze, nie jak zwykle.
Wieża H1, tutaj skoczek D3, próba wymiany, skoczek E6 i robi się gorąco. Teoretycznie, bo to wszystko Duda przeliczył. Wieża H5, bardzo ładny ruch, szach, król H8. Nic się nie dzieje, moi drodzy, jest dużo uproszczeń, dużo wymian. Wieża F7 i te uproszczenie daje już tutaj prostą grę. Dosyć prostą, remisową, ale jeszcze Magnus próbuje, moi drodzy, próbuje. Oczywiście tutaj się trzymać trzeba tymi figurami, cały czas w miejscu. Mniej więcej w ten sposób właśnie jak gra Janek. I w tym momencie wieża B4, bardzo ładne posunięcie, goniec. I teraz następuje arcyciekawy ruch, ale też prosty do znalezienia. Skoczek E3, bicie. Nie można zbić oczywiście wieżą, bo tutaj z remisem. Jak zbije król, to tutaj jeszcze czarne wygrają, więc trzeba zbić gońcem. I król G4, bardzo ważne wtrącenie. Jeżeli wieża F3, to szach, więc przegrywają wtedy też i białe. Więc wieża H1 i jest szach, tak, i wymiana wież. No i to jest oczywiście remis. Przejdźmy do ostatniej partii. Janek w meczu po trzech partiach prowadzi 2 do 1. Wystarczy mu remis, żeby wejść do finału. I w tym momencie zagrywa w ten sposób. D4, skoczek F6 i Magnus znowu wybiera obronę królewską indyjską, co jest może z jednej strony zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie. Skoczek F3, roszada, goniec E2. Bardzo podobnie jak poprzednio, tylko nie było H3. Janek zmienił troszkę wariant. Wieża E8, hetman C2, H6. Wieża D1, skoczek G4 i goniec wrócił na C1. Wszystko się dobrze układa. Oczywiście można by jeszcze trochę cofnę, można by tu po prostu zbić na D4. Na D4 w tym momencie, skoczek tutaj C6, ale to jest jeden z wielu wariantów, które można rozpatrywać. W partii poszło C6 w tym momencie, D5, przepchanie. No i tutaj myślę, że zawodnik tej klasy jak Duda, który ma, jak wiemy, ponad 2700 grubo, jest spokojny o tę pozycję. Bardzo trudno grać czarnymi na tym poziomie, to już powtarzałem. G3 nastąpiło, sprytny zresztą ruch, bo potem skoczek H4 i chodzi o to, żeby białymi nie dopuścić do tego, żeby był ruch F5. H5 nastąpiło, F3, skoczek wrócił, goniec C3, poprawił figurę tutaj Duda, skoczek H7, goniec D3. Jeżeli cofnę w tej sytuacji, czarne by chciały na przykład zagrać F5, to jest typowe posunięcie w królewsko-indyjskiej, to niestety to teraz nie przechodzi. Dlatego, że zbijamy skoczka i pionka. Jak widać, białe byłyby tu bardzo zadowolone z pionka więcej i tyle w temacie. Nie ma co za bardzo też analizować. Pionek więcej to pionek więcej w prostej grze. Skoczek H7 właśnie nastąpiło, tutaj goniec D3. Goniec D3 oczywiście też dobrze pilnuje pola F5. Skoczek G5, król H1 subtelnie. Tutaj Janek ucieka od szacha. No skoczek się władował na H3. Może to wygląda groźnie, ale nie jest kompletnie groźne. Zobaczcie, figury cały czas tutaj dobrze stoją. A3 i z drugiej strony Janek próbuje tutaj przez B4. Tak jest, to jest też typowy plan, żeby uderzyć w pionka C5, B6, hetman D2. No zawsze się taki ruch przyda oczywiście. Tak powiedzmy, tutaj Janek manewruje, spokojnie sobie przestawia figury na lepszych pozycjach. Dobra taktyka, co ciekawe, mistrz świata no musi po prostu tę partię wygrać, więc też po co się białymi rzucać. Goniec H6, skoczek E2, dobry ruch uważam, bo potem się może przydać ten skoczek do zagrania F4. Bicie, bicie, skoczek F6, wieża B2, też fajne posunięcie jakby co tutaj do obrony albo do zdwojenia wież na linii F powiedzmy. G5, skoczek wrócił. Fajny ruch, wydaje się, że bojaźliwy, może lepiej na F5, ale skoczek właśnie na G2, powtarzam, że jest w stanie tutaj potem zaszaleć na F4 pionkiem. Pomaga przede wszystkim. Skoczek G1, wyrzucenie aktywnej teoretycznie figury, skoczek na H7, F4 poszło. No Janek, powiem Wam szczerze, odważnie, no figura się wycofała i poleciał pionkiem. Dlaczego by nie? Goniec G4 i teraz skoczek zbił, powiedzmy z tempem, BC, BC, FG. Bardzo przyjemna pozycja białymi, dlatego że jak zbiłby na przykład skoczek, to w przyszłości można by było tu spróbować zagrać po prostu skoczek H4, F5 nie można zagrać. No po prostu jest wolna linia, goniec się może przerzucić, te figury po prostu białymi oddychają. Wieża B8 i to jest katastrofalny błąd Carlsena. Wieża zbiła, hetman zbił. I po hetman F3, wieście lub nie, Magnus Carlsen poddał partię. Janek wygrywa mecz 3-1 i awansuje do finału.
Niesamowita sprawa. Dlaczego poddał Carlsen? Po pierwsze, nie widzi dla siebie żadnych szans w tej pozycji, nie ma żadnej kontry, zaraz to pokażę. Po drugie, no widzi, że Janek po prostu jest w bardzo dobrej formie i wszystko widzi i gra bardzo solidnie, ale przede wszystkim pozycja jest przegrana. Dlaczego? Przykładowo, po hetman F3, wieża F8, bo nie można oddać tu pionka, hetman zbija tutaj. Po wybiciu król zbija, na przykład szach, wieża F2, hetman zbija, hetman daje szacha, król, goniec E2. Ten goniec szuka dobrej placówki na F5 na przykład. Hetman E3. Można by było powiedzieć, że tutaj czarne łapią jakąś kontrę. Zbicie pionka i robi się niebezpiecznie. Uwaga! Spokojne zagranie H4. Król bezpiecznie będzie stał tu lub tu, a obronienie tego pionka gwarantuje ograniczenie tego skoczka na zawsze. I nawet zbicie tutaj pionka nie daje nic wielkiego czarnym. Po takim zagraniu i na przykład no, tutaj bicie tego pionka wiąże się z biciem pionka na D6, i ten pionek jest po prostu bardzo groźny. A po zagraniu na przykład na G6 hetmanem i po wybiciu wieża A2. Okazuje się, że teraz goniec z wieżą robią tutaj furorę, mimo że jest tu wolny pionek, ale to jest nieważne. To ustawienie jest kapitalne pionków. I powiedzmy, powierzę F7, wieża A6, obrona bardzo pasywna. Po takim ruchu tutaj już można się po prostu poddać. Znaczy, poddał się Magnus wcześniej, ale widzimy, że po prostu skoczek nie jest też w stanie aktywnie później grać. Totalnie wygrana pozycja, bardzo prosta w realizacji, na przykład szach, może G4, może H5, podpięcie króla do centrum. Tyle w temacie. Moi drodzy, przepiękny mecz, dużo emocji. Dzięki Janku, gratulacje i czekamy na wynik finału. Będziemy kibicować. Pozdrawiam.